Siemaneczko, z tej strony Bas, a ja witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 1. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie poziom w Egipcie, który już robimy, będziemy robić trzeci odcinek, tak leci nam dosyć długo. Zakończyliśmy w tym oto miejscu, gdzie już stwierdziłem, że nie mam ochoty dalej przechodzić, bo już trochę byłem zmęczony. Tak więc tutaj sobie przechodzimy dalej. Tu wylozą nam zaś koty. Ja nie wiem, czy to jest przejście dalej, czy co. Możemy sobie w sumie tam sprawdzić, a to mumię zostawić sobie na później. Ale ciekawe, czy ona nam go ustrzeli. Ustrzeli. Uciekł. Lamus. Dobra. Chyba ja jestem Lamus, bo... A, dobra. Ach, kocham tą Larę. Normalnie jest zarąbista. Dobra, idziemy na Lamusa i będziemy strzelać z góry. Idziemy na Lamusa, bo przynajmniej jednego trzeba tutaj zabić. Trochę mnie frapują te pojawiające się koty wszędzie. Te posążki. Bo jest to dziwne. No padnie w końcu jakiś jeden, czy nie? O, padł. I drugi. Drugi też padł? Nie, drugi sobie tam lata. Zadowolony. Dobra. Przez ten może go uszczelimy. Dobra, nie, bo to nie ma sensu tak cały czas stać w miejscu i strzelać do niego, bo im strasznie lata. Tak więc... Fuch. Tutaj sobie z niego zastrzelimy. I nie marnujemy przy okazji amunicji do mocniejszych broni. A on padł, czy ja z łuku strzelałem? Chyba padł. A, no widzicie, warto było cholera jednak tędy sobie ten. Bo tutaj z dziwnych powodów się otworzyła apteczka. A tam nas czeka niestety jakieś mumiopodobne dziwadło, które są strasznie silne. Muszę chyba shotguna użyć na niego, bo te magnumy to są takie... No niby są mocniejsze, ale jakoś... Jakoś tak nie widzę ich za bardzo. Ja się tu zapiszę. Musimy sobie tak wylecieć na nich. Na tą mumię. 6 naboi, mam nadzieję, że starczy. Tak wylecieć, żeby ona tu nie dopadła. No ale... No... Dobrze. Dało się. Ostatnim strzałem. Ile nam zostało? No 4 żeśmy strzelali. Weźmy normalne pistolety jakby. Jakby przy, wiecie, był jakiś taki moment, w którym nie potrzebujemy za bardzo tutaj jakiś super broni, a będziemy wykorzystywać bez sensu. No tam to zdecydowanie się nie dostaniemy, ale widzę tutaj jakieś przejście. Hopa. Co my tu znajdziemy? Jakąś wajchę? Nie. Schody. Pochylnia. Dobrze, nie ma tu żadnej kuli dziwnej. Oho, jesteśmy wyżej. Od razu wskoczę tu. O, klucz. Ha! Nie, chciałem wskoczyć, wiecie dlaczego? Jakby tu coś mi wyleciało. A my mamy tu klucz. A, to jest to miejsce. Dobra. Kurczę, to wszystko się łączy jakby. To wszystko jest zaraz obok siebie. A nie wygląda jak się idzie, nie?
tymi korytarzami wszystkimi. To nie wygląda, jakby to było zaraz obok siebie, tylko jakbyśmy szli nie wiadomo gdzie. A to się okazuje, że to jest tutaj. No to. No to spoko. Spoko, spoko. Ja się tu zapiszę przed wejściem, bo może się okazać, że będzie tu jakaś mumia czy inne gówno. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. I tam są naboje. Błagam, żeby to nie spadało. Ale to nie wygląda, jakby to spadało. Dobra, no to lecimy po naboje. Ciekawe. Wydaje mi się, że tutaj będziemy skakać takim zwykłym skokiem. Żeby ona nam nie przeskakiwała dalej. O, właśnie. I teraz nie wiem, czy słyszycie, ale kurde, niestety sąsiedzi napierdzielają. Normalnie jak dzicy. Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu. Ale no cholera, są kurcze nienormalni. Wprowadzałem się już chyba od jakichś 2 tygodni i noszą rzeczy po klatce schodowej, napierdzielają jak porąbani. Normalnie masakra. Że kurczę, na, wiecie, nagrywać. I co? Jezus, nie! No i żebym się skupił na żaleniu się, że sąsiedzi. I musimy przeskoczyć to jeszcze raz. Na szczęście nie był to trudny element. Bo żebym poleciał na pałę jak debil. Jak zwykle w tej grze. Dobra. Naboje do Magnuma. Kiedyś może w końcu, jak mi się skończy. Głównie chyba jak mi się skończy shotgun, to będę używał Magnumów. Względnie do strzelania do tych kotów, jeżeli nie będę na jakimś wzniesieniu, gdzie mogę sobie je bezproblemowo pokonać. I ja się zastanawiam, co się dzieje. Znaczy, co tu się. Może się. Nie wiem, tu na dole nic się nie stało, już zauważyliśmy spadając. Jaki kadr na Larę z przodu. Rzadko widujemy Larę od przodu. No, ciekawe. Dobra, no nie wiem, co się dzieje. Tak chyba jest to. A dobra, tu i tak trzeba z jedno skoku zrobić. Cofnijmy się, bo to pomieszczenie już tamto wyglądało, jakby był osunięty piach. W zasadzie panterko podobna tekstura. Znaczy, tu widać, że to jest piach, ale też widać, że to jest jakaś panterka. Tak więc, no, takie spostrzeżenie. Żaden przytyk. Sprawdźmy, czy tu się coś stało. A może mi się. Nie no, wczytam się, szkoda mi tyle życia. No dajcie spokój, zaś mi pół życia poszło się jebać. Nie może tak być, cholera, no kurde. Szkoda tego życia. No mamy tych apteczek w cholerę, ale może się jeszcze przydać. Nie wiem, jakiś boss będzie trudny, albo nie będę miał po prostu jakiejś super amunicji. Jak widzicie. I mogę się po prostu rozwalić, nie? Znaczy mogę mieć trudności, mogę potrzebować tych apteczek. System wczytaj i zapisz. W przypadku niektórych bossów może nie być. Czy ja mogę z tu wrócić? A co? Oho. Tu piach obniżyliśmy. Ciekawe. No i co ty robisz, no? Przecież dałem end. Na endzie się robi ten przewrót. Trzymałem kontrol, żeby się chwyciła tej krawędzi. Nie, kurde, nie zrobić tego. Bo jestem Lara Kopara. Normalnie. Tak. I tak. I tak się to robi. Nie wiem, czy był sens tam jeszcze wskakiwać. Zakładam, że nie. Miejmy nadzieję, że nie, bo nie zrobiłem tego. Gdzie my jesteśmy?
Aha, to my tu jesteśmy. Dobra, już czaję. Nie, czekaj, wróć. Nie, czekaj, 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 czekaj. I co nam to dało? Nie, chwila, 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 moment. Co nam to... To nam totalnie nic nie dało. A, chyba, że to. Ale my tu już nie Aha. I... No my tam możemy wejść, ale... No tak średnio. Co jest grane? Znaczy no... No nie... Przecież ona tu nie wskoczy. Co ja miałem zrobić? Ja coś zupiłem. Ja coś ewidentnie spieprzyłem. Chyba, że mam tak skoczyć? No i... No i się nie da, no. To jak ja mam tam wejść? Nie rozumiem, czy ja mam tu... Nie no, wrócić się nie. Czy ja mam tu jeszcze raz pójść, tędy? Czy co? Bo jakby... Nie rozumiem. No jestem... A, dobra. Pewnie tak. Pewnie tak, bo tu się otworzyła ta klapa. Coś w ogóle jest ciekawego? Klapa i tu się mogę chyba sobie spaść do tych wrót, tak? Dobrze myślę? Dobrze myślę. Dobra. Już się przestraszyłem, że coś tu psyłem. Naprawdę. Safe. A niech będzie na tym. Jakieś dziurki od klucza. Właściwie jedna. No to jakiś tam klucz mamy, nie? Control. Yep. I otworzymy coś tutaj. Jakiś wrota. Co nam to da? Nie. Koniec poziomu? Ale jaja. No to taki 12-minutowy odcinek? Nie, no co wy, nie zrobię wam tego. Zrobię porządny odcinek. No skończył się poziom. Co? 50 minut, 2 z 3 sekretów, 21 pickups. I kili w liczbie 14. No, całkiem spoko wynik, choć nie najlepszy, bo były bardziej obfite poziomy. Tak więc wciskamy Enter i lecimy dalej. Aha, to taki poziom, to takie łączone poziomy. No to przynajmniej tyle, bo to tak jak żeśmy się tu dostali, to bardziej było. Jak się nazywa ten poziom w ogóle? Tu było. A, City of Kuhana, teraz jest Obelisk of Kahun. Khamun. Khamun. No dobra, no to jakby to są bliźniacze, zakładam te poziomy, więc nie ma co się martwić. No to Obelisk Khamun. Witam, panie Obelisk Khamun. Panie Obelisk Khamun, mogę iść w jedną albo w drugą. Panie Obelisk Khamun, co? W którą mam iść? Tutaj nic nie ma. Po drugiej stronie trzeba iść. Przeskoczy? Czy uderzy się głową o sufit? Tego dowiemy się już za chwilę. Ku! Uderzy się głową o sufit, jeszcze straci życia. No nie, no. Bez jaj. W ogóle nie opłaca się leczyć pod koniec poziomu, takie info. Bo kurczę, faktycznie nam zwiększa się poziom zdrowia do maksa, więc. W sumie nie ma po co. Dobra, tam nic nie było, to tutaj idziemy. Jeszcze tutaj zerknę, ale tu chyba nic nie ma. Ale przez to okienko sobie zerkniemy. W sumie nic nam nie daje. Nie wiem po co te okienka są. Tak, żeby chyba pokazać graczowi, że kręci się cały czas w tym samym miejscu. Cały czas. Dobra, idziemy. Miejsce na klucz, którego nie mamy. Możemy dać to. No. Nie, tego nie chcę.
Tego Lara nie chcę. Aha, żeby dostać się do miejsca tamtego. Jesteśmy tutaj. Nic na nas nie wyskoczyło. Okej. Tyle dobrze. Widzę cztery bloki do przesuwania. I drzwi. Na suficie. To zacznijmy od tego bloku. I przesuńmy go od razu do tej drogi przy suficie. Tak na przyszłość, jakby to było potrzebne. Może tamten będziemy wychodzić skądś? A może nie. Dobra, co nas czeka w tym obelisku jeszcze? Nie wiem, czy to jest zapadnia, która jest odsunięta, czy to jest, są drzwi w suficie, ale warto. Myślę, że warto sobie to już przesunąć, żeby potem się z tym nie męczyć. Cyk, 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 bokiem idę. Jak nie pod górkę, jak rak, nie bo rak. Cyk. I jeszcze jedno. Pyk. Dobra. To lećmy zdobyć klucz. Wow! Wow! Dobra, jednak te Jezus, chciałem powiedzieć minigany. Jednak te magnumy są spoko. Jakby są na plus. Tak więc lecimy. Jak już się rozprawiliśmy z tygrysem, który wyszedł tym razem nie ze ściany, tylko z takiej zatoczki, jak dla autobusu prawie. Aha, tu jest tylko apteczka. No dobra. No, Laro. Podnoś apteczkę. Jeszcze nie? Za blisko? Dobra. Podniesiona apteczka. Wyjdziemy sobie i zapiszemy i spenetrujemy kolejny zakamienny pokój. Dobra, zapis. A w tym samym miejscu bez sensu to jest. I tak nie, jakby to jest przydatne, jakbym gdzieś szedł w inne miejsce. Dobra, w tą stronę sobie przesuniemy. Czemu nie? Mam nadzieję, że nie są te kamienie potrzebne w tych pokojach. Aczkolwiek przekonamy się. Coś na nas tu wybiegnie. Kurde, standardowo. A co tu się... Ty możesz strzelać w tego potwora. Dziękuję. Bardzo uprzejma jesteś. Ta walka tutaj jest normalnie jakaś masakryczna. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Wyszedł stąd, też z takiej zajezdni. Tu nas czeka druga strona, tam gdzie była apteczka. I nic poza tym. Fajnie. Czyli na upartego można było tego nawet nie otwierać. Dobra, przesuńmy sobie to. Kolejną. Tym razem do tyłu. Zakładam, że ostatnią, w którą wejdę, to będzie przejście dalej, czy tam pójście do tego, żeby zdobyć ten klucz. Wow. O, tu jest... Już myślałem, że mi z grę skraszowało. Widzieliście też pewnie ciemny ekran. Chyba kamera weszła w teksturę. Dobra, tu jest jakieś duże zejście w dół, to sprawdźmy to jeszcze. Jeszcze, póki tu jesteśmy. Już się przestraszyłem, że mi grę skraszowało. Tam już widzę wodę. No to pytanie, gdzie się udać pierw? No dobra, udam się pierw tutaj. Bo nie mam pojęcia, gdzie nas woda zaprowadzi. I... a nie wiem też, gdzie nas to... ten spadek tutaj doprowadzi. O, leżem zdupił. Ale... No to żeśmy trochę żyćka stracili. Weźmiemy sobie dużą apteczkę dla odmiany. Myślałem, że zdupiliśmy, że tam nie wrócimy do tej wody.
Ale pomyślałem, że tam jest przecież miejsce na klucz, który musimy zdobyć, więc no, na pewno musimy wrócić do tej sali. Nie ma opcji, żeby tak nie było. Dobra. To jakieś drzwi w suficie. Znaczy, takie dziwnie wysoko położone drzwi, których nikt nie zna przeznaczenia. Ciekawe, ciekawe. I nie wiem, czy one nie są tutaj. One są tutaj? Nie? A co jest tutaj? Bo są jakby dwa mi... A tu jest apteczka. Mamy odpowiedź, bardzo szybką odpowiedź na moje pytanie. Tu jest apteczka. Co jest u góry? I co jest po drugiej... Co jest tutaj po drugiej stronie? Czy to jest bliźniacze wejście? Chyba tak na to wygląda. Dobra. To co na... A tu jest, są te drzwi w suficie. U Jezus, to jeszcze wyżej. Ciekawe, jak ci starożytni Egipcjanie tutaj włazili. Chyba, że to grobowiec jest. No to w sumie nie ma sensu, no to miało być takie trudne. Się tu zapiszę, bo czeka nas potężny skok w wykonaniu naszej archeolog. Cyk. No i w sumie poszło ładnie. Ciekawe, podejdę tutaj. Zobaczę. O, bo tu coś może być wokół. A my tu byśmy od razu spadli. Oczywiście fajnie by było, jakby kamera współpracowała. Po tej stronie na pewno nie ma, ale za drzwiami są naboje do Magnuma, którego właśnie używamy. Bo po co się w sumie aż tak ograniczać? Sprawdźmy, co jest na dole. Czy możemy tu bezpiecznie spaść? Możemy. To co z tyłem się ustawmy? Cyk. Cyk. Aha. To pytanie, czy ja coś ominąłem, czy to było takie zaś zmyłka, tylko dłuższa? Bo, no, jakby nie rozumiem. No dobra, no jak coś ominąłem, ten klucz, albo to jest po prostu taka zmyłka, bo faktycznie jest jeden klucz, a nie trzy. Na przykład to, żeby nie było za krótko i za łatwo. Coś jest? Nie. Tak wiem, zmarnowałem trochę czasu. A tu mogę się wynurzyć. Dobra. To co, penetrujemy dno... Wow, super, super, super. Aligator. To nie penetrujemy dna. Zamieniamy na zwykłe pistolety. Kolejna jakaś taka podobna sala. On zaś się będzie tu krył. Może tutaj będzie łatwiej go dorwać. Z tej perspektywy. O, o. On tutaj wróci. Bo ja tu chcę sprawdzić to dno. Czemu on mnie nie atakuje? Znaczy to dobrze, nie? Ale... Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że powinien być trochę bardziej atakujący. Czy dla mnie to jest spoko, nie? Bo przynajmniej nie marnuje życia. I w ogóle. Nie wiem, gdzie my jesteśmy totalnie. Jeszcze nie spojrzałem. Pierw dno. Gdzie ten durny? Tu jest! Gdzie on jest, cholera? Kurczę, no. Wiecie co? Przebiegnijmy się tutaj. No, starczyły ostatnie strzały. Plum. Pod wodę. Tutaj nic nie ma. Tutaj w tych takich... Trzeba sprawdzać te takie szpary. Bo tu może coś być. O, widzicie? I jest apteczunia. Co my tu jeszcze znajdziemy na tym dnie? Tak, przejście podwodne, którym żeśmy przypłynęli.
Dobra, wygląda, że nic nie ma, ewentualnie coś pominąłem. Tylko pytanie, co my mamy tu zrobić? Bo jakby tutaj nie widzę żadnego rozwiązania problemu. Tylko wielką wodną salę, gdzie nic nie ma. Czy my mamy na te kolumny wejść? Czy co? W sumie... Nie. Może za ten pomnik, czy coś. Mamy tego użyć w jakiś sposób? Nie. Może... Sam nie wiem. Dźwignia? Gdzieś tu jest? A ja nie widzę jej? Czy ja miałem coś jeszcze... O! Amunicja. No to wielce możliwe, że ja nie widzę różnych rzeczy. Czekajcie. No, weź to. No weź to. O, super. Wielce możliwe, czekajcie. Tu jest przejście, tak? Jedno. Jest dziura. W wodzie. Zobaczę, czy po drugiej stronie nie ma dziury w wodzie, bo w sensie, no, w ścianie. No, chodzi o przejście podwodne. Bo może mi się... O, klucz, klucz, klucz! A, kurde! Mam cwaniaka. Ha! Tego mam tutaj. A tu jest drugie. Którym ja przyszedłem? To jest pytanie. Tym przypłynąłem. To lecimy do tego drugiego. Ja się zapiszę jeszcze. No trudno pod wodą. Ale blisko wynurzenia. Bo mamy klucz, oczywiście. Tu się zapiszemy. Popłyniemy jeszcze tam. Myślę, że otworzymy sobie te drzwi. I co? I skończymy odcinek. Czy jestem się... Aha, tu nic nie ma! To czemu mi się wydawało, że tu coś jest? Czemu mi się wydawało, że tu jest przejście? Może tak wyglądało? Nie no, autentycznie tu nic nie ma. Dobra, pewnie jakieś szczapteczki czy jakieś inne coś pominąłem. No i pod wodę. I pod wodę. Ale no to już trudno. A, może dlatego, że tutaj jest takie, że są też schody i ten. Dobra, no czyli nie ma tu żadnego sekretu. Teoretycznie. Więc mi tu nie wylazło. To mnie frapuje, bo to chyba... To chyba jakoś musiało się udać otworzyć. No nie wiem, zobaczymy. Może tam był sekret, a może jeszcze tu wrócimy. Użyj. Oho! O kurde. A tu też się otworzyło. Tu i tu. To jest pytanie. Czy trzeba iść tam, czy tu? Pójdźmy pierwszy. Znaczy widzę już, że tutaj za dużo możliwości chyba nie mamy. Że to jest jakby taka... Takie przejście dodatkowe jakieś. Ale... A, bo to jest ten cały obelisk. Ja i my stąd to będziemy te... Te medaliony całe. Okej. No to zacznijmy od wody. Jak już wpadła nam do wody Lara, to... No to ten. To jeszcze spenetrujmy sobie wodę. Podejdziemy do tamtego przejścia i myślę, że dokończymy ten poziom albo będziemy kontynuować. Jeżeli nie uda nam się dokończyć w następnym odcinku, to będziemy go kontynuować w następnym odcinku. Nigdy nic nie wiadomo. Ja myślałem, że ten poziom miasto Kahmuna, ja to pewnie źle wymawiam. Poprawcie mnie pewnie w komentarzach. Że to będzie długie, nie? Mówię, odpalam ten odcinek, zaczynam. A to takie jaja. I widzicie, już mamy tutaj przygotowanego klocka. I nie musimy się martwić.
No to może na tym klocku zakończymy. Zapiszę się jeszcze. Sejwik. A, na tym samym. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się tak samo fajnie bawiliście przy tym poziomie jak ja. Znaczy przy tym odcinku, bo w sumie skończyliśmy poprzedni poziom, zaczęliśmy następny, więc nie mogę powiedzieć, że przy tym poziomie, tylko w sumie przy częściach dwóch. Nieważne. Ja się bawiłem świetnie. Jeżeli chcecie się dalej bawić tak samo jak ja przy tych odcinkach, przy Larze, to zapraszam do subskrypcji, oglądania kolejnych odcinków i też zapraszam osoby, które nie oglądały poprzednich odcinków do ich obejrzenia. I co? Ocenki, komentarze i co? Ja się żegnam. Do następnego odcinka. Elo, elo!